Cześć, słuchacie Ryzyka Narracyjnego. Zapraszamy Was na całkowicie nową i wspaniałą przygodę, którą nazywamy Magical Candy Girls. Jest to kampania, która ma na celu pokazać, jak bardzo można stłamsić nadzieję i wspaniałe, magiczne dziewczynki doprowadzić do skraju wytrzymałości, więc jest to seria dla osób o mocnych nerwach. A jeśli podoba Wam się to, co robimy, zajrzyjcie na naszego Patronite'a. Subskrybujcie, lajkujcie, komentujcie i udostępniajcie naszą magiczną przygodę. Przedstawmy więc członków naszej drużyny. Hej, jestem Jarasz, będę wcielał się w Kamisato Eri, pracowitą i ambitną przewodniczącą klasy, która nigdy się nie załamuje, a przynajmniej chce, by inni tak myśleli. Cześć, jestem Korzem, wcielę się w Maki Eviko, która nie chce być niemiła, tylko czasem nie zdąży ugryźć się w język. Cześć, z tej strony Krzysztof, wcielę się w postać Kaneko Sakury, która jest miłośniczką serników i w każdym próbuje dostrzec dobro. Hej, jestem Sakumiak, wcielę się w Hisato Momomie, która jest porywcza i nieśmiała, ale zawsze stanie w obronie swoich przyjaciółek. A ja jestem Nasty i będę osobą mistrzującą. Zapraszamy. Eri, rozpoczyna się twoja przemiana. Proszę, oddaję ci głos. No więc, po wypowiedzeniu tych słów Eri została otoczona przez magiczną aurę, która omiotła jej ciało, jednak nie czyniąc jej ciała kompletnie niewidzialnego, tylko pozostawiając widoczny zarys sam kontur ciała. Po chwili pojawiła się na niej, jakby wyrosła, jakby znikąd, długa suknia, taka lekko płynna, falująca, lekko prześwitująca. Także trochę jest to nawet wyzywające. Suknia ma odkryte ramiona, lekki dekolt i im jest wyżej, tym wygląda jakby na twardszą, bardziej spójną. Jest barwy fioletowej. Włosy stały się nieco dłuższe, srebrne, podobnie jak oczy. W każdym razie ten kolor fioletowy to nie jest stała barwa. Ona tym razem akurat taka jest związana ze smakiem nadzienia. Może być różna, ale barwa srebra na oczach i włosach jest stała. Ta magiczna aura rozwiała się, Eri spokojnie opadła na ziemię. Patrzę po sobie kompletnie zaskoczona, nie rozumiem, co tutaj się dzieje. Dobrze, spoko. Więc wszystkie widzicie magiczną przemianę waszej koleżanki na waszych oczach. Dla Sakury może nie jest to zaskoczeniem, ale co myśli sobie Eviko? Widzicie, że Eviko jest przerażona tym wszystkim, co się dzieje. Jej oczy zaczynają szklić się od łez. Kompletnie nie wie, co ze sobą zrobić. Nagle widzicie, że pada na kolanach. W głowie Eviko są tylko myśli, jak uciec z tej sytuacji, jak się pozbyć. To coś, co zostało jej wypchnięte na siłę, te magiczne zdolności, ona nie chce tego sprawdzać, nie chce się dowiadywać, jak to jest, się od tego uwolnić, więc widzicie, że próbuje sobie włożyć palce do gardła, zwrócić watę cian, uwolnić się od tego. Jak na to reagujecie? Momomia, w końcu to twoja przyjaciółka. Tak, ja ogólnie myślę, że po tej całej przemianie Momomia nawet za bardzo nie widzi tego, co się dzieje z Eviko, ponieważ jest odwrócona do wszystkich plecami i bardzo intensywnie kaszle. A mianowicie to, co się stało, to ona się odwróciła w momencie, kiedy zaczęła się pojawiać ta lekko przeźroczysta sukienka na Eri. Jest odwrócona, cała czerwona i ma takie ten i po prostu kaszląc z tyłu jest całkowicie zaczerwieniona w tym momencie. No jest to dość wyzywający strój, gdyż odkryte są ramiona i widoczne są nogi aż praktycznie do powyżej kolana. Dopiero później robi się na tyle gęste i zbite, że dopiero na torsie tutaj, na wysokości brzucha torsu przypomina taką zbroję, aczkolwiek w stylu fantazy, czyli niepraktyczną. Więc myślę, że to jest rzecz, która się dzieje. Okej. Sakura? Może ty coś zobaczyłaś? Sakura tak w sumie tak
No tak, widząc przemianę Eri, to raczej nie jest aż tak bardzo, no bo sama przed chwilą też to... Więc zwracasz bardziej uwagę na otoczenie. Jesteś w stanie spojrzeć na reakcję obu nowych koleżanek. Mumia obrócona plecami do nas i Eviko próbująca zwymiotować. No to myślę, że Sakura po prostu podejdzie do Eviko i się zapyta, wszystko w porządku? Coś się stało? Eviko zacznie krzyczeć, że tego nie chce, że co ty mi zrobiłaś. Chcę się tego pozbyć, zabierzcie to ode mnie. Myślę, że posadziła palce na tyle głęboko, że jakiś wymiot jej się udał. Więc widzisz, jak trochę żółci i innych zmieszanych dań, których miała możliwość Eviko dzisiaj spożyć, w zmieszany sposób ląduje na podłodze tuż przy twoich stopach. No to Sakura się jednak skrzywi, takie... To jednak nie smakował ci sernik. Myślę, że jedyne co Eviko będzie w stanie resztką sił z siebie wykrzesać, to będzie Mumumiya ratuj. I myślę, że mieszanka niezdrowych czynności, stresu, przerażenia i tak dalej może zaskutkować tym, że Eviko zemdleje. To myślę, że ja po prostu słysząc to, może też łapiąc się wokół tego, co się dzieje, to strzelam sobie tak po prostu obydwoma dłońmi w twarz. Jak odwraca się, myślę, do Eviko, to są odbite dwie takie dłonie na policzkach. Podchodzę do niej i kładę jej rękę na ramieniu. Ej, wszystko będzie dobrze. Słuchaj, ja też nie jestem zadowolona, że znalazłam się w tej sytuacji, ale no, patrzy na tego, na tą unoszącą się watę. Jak się z tego wypisać? Nie da się. Odpowiada lewitująca, puchata kulka. No ale co, tak bez zapytania, bez zgody, po prostu wpychacie ludzi w taką sytuację i oczekujecie, że teraz co, będziemy latać za kotami w strojach cosplayowych i bić się z nimi? Nie, to nie był kot. To był kot. To wy widziałyście kota. A to Sakura w tym momencie jest skonfundowana mocno. Tu jedno, tu drugie, że widziałyśmy kota, ale to nie kot. Takie... Jeszcze nie jesteście wystarczająco przebudzone, żeby widzieć ich prawdziwą formę. Ale to są prawdziwe potwory. Istoty, które chcą zabrać radość i szczęście z waszego świata. W naszym świecie jest radość i szczęście? Jeszcze jest, chociaż zanika. Skoro widzisz, że go brakuje dla ciebie, to znaczy, że coś jest nie tak, nie uważasz? Myślę, że tak. Patrzę na Eviko i... dobra, jak i tak już się z tego nie da wyjść. Co to trzeba było powiedzieć? Patrzę na was pytająco. To była cukierkowa przemiana, ale... Moment. Właśnie, Eri. Powinniśmy wrócić na chwilę do Eri, bo jest tuż po przemianie. Ja bym poprosiła od ciebie rzut na zostanie po raz pierwszy magiczną dziewczynką. Chcemy zobaczyć, jak na ciebie to zadziałało. Pięć. To źle. Przemiana nie jest dla ciebie miła. Na pewno w jakiś sposób nie było to przyjemnie dla ciebie fizycznie, psychicznie. Zaznasz sobie jeden punkt traumy. Przy pierwszym rzucie jako magiczna dziewczynka będziesz mieć minus jeden do tego rzutu. Opisz mi, co się dzieje z tobą. Po przemianie jest mi bardzo trudno utrzymać pion, ponieważ jestem mochi, czyli nie do końca mam stałą postać. Trochę przypomina to, co stało się przed chwilą z Sakurą,
Otóż nieco się rozpłynęłam, nogi się pode mną ugięły i wyglądało tak, jak miałabym się po prostu rozlać. Dopiero po dłuższej chwili zebrałam się do kupy. Tutaj jakby widać, że nogi się po prostu ugięły, jakby faktycznie też nie miały kości. Może to częsta przypadłość magicznych, słodyczowych dziewczynek. I na pewno było to bardzo niemiłe, nieswoje uczucie, takie wręcz paniczne zbieranie się, złapanie się za ciało i upewnienie się, że w tym ciele wszystko jest w porządku. I ta pierwsza faza ekscytacji tą nową formą, tym zupełnie nowym doświadczeniem bardzo szybko zmieniła się w panikę związaną z tym, że nie mam absolutnie nad tym żadnej kontroli. Więc aktualnie stoję, trzymając się w kupie za ramiona, za nogi, upewniając się, że wszystkie moje części ciała są na swoim miejscu. Kiedy wcześniej myślałam, że to jest tylko ubiór, to zdałam sobie sprawę, że przemiana nie dotyczy tylko ubioru, a całego ciała. I przypominam trochę to uczucie, kiedy dziewczyna ma pierwszy okres i nagle jest, jej ciało działa zupełnie niezależnie od niej i że ciężko oddycham. Dopiero próbuję się uspokoić. Zbladłam. Patrzę na Watachana z takim wyrzutem. To chyba nie powinno tak wyglądać. No, pierwsza przemiana nie zawsze przechodzi najlepiej, ale z każdą następną będzie coraz łatwiej. Nie wyglądam na szczególnie przekonaną. Podchodzę więc tak malutkimi kroczkami, skrytymi, żeby oprzeć się o Sakurę. To chyba w ogóle nie uspokoiło Momomi i Eviko. To dokładnie, ale Momomia tak stwierdza, że nie, no stwierdzam, że muszę uspokoić trochę, więc może jak ja się przemienię, to nie będzie tak źle, więc mówi cukierkowa przemiana. No, następuje transformacja, może też sobie rzucę jeszcze zanim opiszę, jak to wygląda. Tak, to narracja będzie płynna w ten sposób. 6. Chyba udało mi się ledwo. Tak, jest to ledwo, ale nie jest to pech. Tak bardzo, bardziej jest to dziwne, ale właśnie pod takim względem metafizycznym dziwne. Bo masz wrażenie, że wpływa to w jakiś sposób nie tylko na zewnętrzne, ale czujesz, jakby się zmieniła jakby twoja duchowa esencja. Mhm. Dopisz sobie jeden punkt magii. Jeden punkt magii. Mam chyba nawet pomysł, jak to się może objawić. Więc tak. Ogólnie widzicie, jak na głowie Momomii pojawia się taki beret. Jej ubiór całkowicie się zmienia. Mundurek zamienia się w taką dosyć cukierkową, jednolitą sukienkę z licznymi jakimiś falbankami. Na poziomie talii pojawia się kokardka. Wszystko jest w takich tęczowych, kolorowych barwach. To strasznie kontrastuje z tym stonowanym, ciemnogranatowym ubiorem Momomii. W jednej ręce pojawia się lizak, taki, który jest jak puklerz, po prostu przywiera do niej, a z kolei w drugiej coś, co wygląda jak patyk od lizaka. Myślę, że Momomia chwilę stoi z ciszą, patrząc na siebie, patrzy z wściekłością na tą watę, która unosi się, dopada w pewnym momencie do niej i zaczyna rozciągać coś, co by było twarzą jak policzki, krzycząc: co ty zrobiłaś z moimi ciuchami? Dlaczego ja wyglądam jak jakiś cukierek? Zmień to! To jest po prostu twoja prawdziwa natura. Ała! Przestań. Nie, to będzie trwało, myślę, przez chwilę. Ta szarpanina. Ała, to boli, przestań! Zaczyna zmieniać kolor na bardziej żółty. Widzisz, jak oczy stały się bardziej trójkątami z niezadowolenia i po prostu troszeczkę ci tej waty zostało na rękach, a ona uniosła się troszeczkę wyżej.
wracaj tu i macham tym patykiem od lizaka, próbując dosięgnąć, podskakując, próbując trafić. Watacian mądrze odsunęła się na tyle daleko, że nie jest to zbytnio możliwe. No już przestań, przecież możecie robić dużo więcej niż zwykli ludzie. A mundurek masz, jak tylko odwrócisz przemianę. No, w pewnym momencie myślę, że zdyszana po prostu patrzę tylko z nienawiścią na tą latającą watę, z kim spojrzeniem jeszcze się policzymy. Więc wszystkie jesteście w jakiś sposób roztrzęsione tym, co się wydarzyło. Tylko Sakura pozostaje niewzruszona. Czy jednak trochę wzruszona? Co tam chodzi Sakurze po głowie na to wszystko, co się dzieje? Sakura też jednak coś odczuwa, typu trochę takiego zagubienia się. Wyrzuty sumienia? Myślę, że lekkie ma ze względu na to, że takie, no w sumie zrobiła coś przeciwko komuś, nie spytała też, więc ma takie, trochę ściska ją w żołądku na zasadzie, że no w sumie mogłem zapytać albo cokolwiek. Mm-hmm. No i też tak właśnie patrzę też na Eviko, jak ona się czuje, czy jednak wszystko z nią w porządku, czy coś jednak jej potrzeba. W pierwszej kolejności to Eviko trzeba będzie chyba trochę ocucić. Tak, Momomia, tak jakby twoja koleżanka zaczęła mdleć w momencie, kiedy zobaczyła twoją przemianę. Twoja przyjaciółka straciła nagle przytomność i z tych kolan przewróciła się płasko na beton. To myślę, że Momomia podbiega w pewnym momencie do niej, wróci Eviko, no i widzisz Momomię w najbardziej cukierkowym stroju, w tęczowe kolory, jakie jesteś sobie w stanie wyobrazić. To jest pierwsza rzecz, którą widzisz w berecie jeszcze. To jest pierwsza rzecz, którą widzisz, jak otwierasz oczy. Raczej cukierkowość twojego stroju nie sprawi, że Eviko się poczuje lepiej. Wciąż będzie pełna strachu, przerażenia, mokre oczy. Tak, właśnie myślę, że to jest coś takiego bardzo dziwnego. Myślę, że Eviko spróbuje usiąść, złapać oddech, uspokoić się, ale jeszcze przez chwilę nie będzie w stanie wydusić z siebie słowa. Jest zszokowana tym, co się dzieje. Bardziej traktuje, jakby to był naprawdę zły sen, z którego się zaraz obudzi. Ale pobudka nie nadchodzi. Myślę, że jak tylko przestanie się kręcić w głowie i udaje się stanąć na nogi, to zacznie uciekać. Wiadomo, akcja się działa na dachu, więc będzie uciekała w stronę zejścia z dachu. Próbuję pobiec za Eviko, ale zapewne mi się nie udają dogonić, bo mam ciągle wiotkie nóżki. Aha. Ale Momomia też biegnie i nawet myślę, że Momomii z kolei nie tylko może się udać dogonić, ale nawet zanim dobiegnie, bo no jednak Momomia szybko biega na wszystko. Oj tak. Momomia nie dość, że szybko biega, to po przemianie na pewno jest to jeszcze szybsze. O, no to tak, ona się czuje tak, ta magia jakby przez nią przypływała, więc myślę, że to nawet jest takie, ta pierwsza transformacja u niej dała jej trochę nadmiar energii. Też prawdopodobnie ten, myślę, że ten wybuch emocji też był spowodowany tym boostem, że on się nie odbił tylko na jakiejś magicznym boostie, ale właśnie na te kim wybuchu emocji, który wyładowała na Wacieczan. No więc biegnę, krzycząc, Eviko, czekaj. Myślę, że zdążyła mnie złapać trochę dalej, na schodach. Gdzieś po drodze, już na szkolnym korytarzu. I jedyne, co Eviko jest w stanie powiedzieć, to nie mam czasu, muszę biec do świątyni, muszę wysprzątać, czeka mnie praca. Nie mam czasu na słabości, nie mam czasu na halucynacje. To pewnie tylko gorączka, ale świątynia sama się nie sprzątnie. Bardzo chciałabym ci powiedzieć, że rzeczywiście tylko to są halucynacje, ale to chyba wygląda jak coś, z czym teraz będziemy musiały się uporać. Do jutra mi przejdzie, muszę tylko wysprzątać świątynię, na pewno. Myślę, że podchodzę do niej, kładę jej rękę na ramieniu. Myślę, że tym razem ucieczka w sprzątanie po prostu w tym nie pomoże. I boję się też, że ten kot
może mimo wszystko też teraz próbować ciebie zaatakować. Koty są małe i niegroźne. Koty się głaska, koty się przytula. A świątynie się sprząta. Ja jestem pazury i to wszystko. Słuchaj, zdążymy posprzątać tą świątynię. Jeżeli będzie trzeba, to ci pomogę. Ale teraz musimy się naprawdę z tym uporać. Wiku usiądzie na najbliższym schodku i schowa twarz w dłoniach. To co, twoja kolej? Chyba śnisz. Za żadne skarby świata. Za 1000 najlepszych serników. Nie ma takiej opcji. Mam niestety przeczucie, że w końcu, prędzej czy później, i tak będziesz musiała to zrobić. Ale siadam obok. Mam nadzieję, że się mylę. Nie pcham dalej, po prostu siedzę. Jak Momo siedzi obok, Ewiko kładzie jej głowę na ramieniu. To przerzucamy scenę teraz z powrotem. Co się dzieje na dachu? Eri próbowała biec, ale nie za bardzo poradnie. Zatrzymuję się po kilku krokach. Obracam się tak. Batacian, jesteś? Jestem, ale... Tak się nie traktuje emisariuszy z innych światów. Tak, masz rację. Protokół dyplomatyczny nie zakłada okładania po twarzy, ale sytuacja była dość wyjątkowa. Wyjątkowo zawsze mogę pozwolić wam, żebyście sobie sami zniszczyli świat. Sakura, to miało tak wyglądać, czy... W sumie to Sakura tak ma... No w sumie nie wiem, jak to miało wyglądać. Też byłam zdziwiona za pierwszym razem. Jak długo w tym jesteś? Kiedy pierwszy raz spotkałaś Batacian? 3-4 dni temu, tak myślę. Tak. Mhm. I nawet nie tydzień. Faktycznie krótko. A jak właściwie się poznaliście? Patrzę na Batacian. No, tak przypadkiem? Bardziej oczekując odpowiedzi od niego niż od Sakury. Normalnie. To mało zwięzła odpowiedź. Przyciągnął mnie zapach łakoci. Przyciągnął mnie zapach szczęścia i radości. Nie da się zaprzeczyć, że faktycznie. Śmiecham się mimo wszystko, jak wspominam te chwile, kiedy Sakura bywa uśmiechnięta i promieniuje tą radością, zarażając ją innych. Aż mnie to podnosi teraz na duchu. Dobrze. Widać, że Eri się uśmiechnęła, także zdecydowanie mam już lepszy nastrój, już te emocje negatywne, odczucia dziwne ze mnie zeszły, już wszystkie moje tkanki mają właściwą gęstość i stabilnie na nogach. Dobrze, stało się. Co dalej? Po coś? To o to chodzi? To koto pielęgniarko coś? Między innymi. Będziecie mieć jeszcze wiele przeciwności przed sobą. Nie będzie łatwa ta podróż. Ale wierzcie mi, że w inny sposób czeka świat zagłada. Jest straszne. Mieli do wyboru coś zrobić, a czekać na zagładę? Jednak chyba lepiej coś móc zrobić. Wiem. Nie jestem na ciebie zła. Rozumiem, że byłaś pod ścianą. Cała ludzkość jest pod ścianą. Nie pomagasz. To bardzo egoistyczne, że myślisz tylko o sobie. Myślałam o Sakurze i chciałam powiedzieć, że musiało być jej trudno być w tym wszystkim samemu. Już nie jest. No wiem. Ale tak Eri dochodzi do wniosku, że całkiem sprawnie gra na emocjach ta mała Włocha, ta słodka kuleczka. To na tyle dobrze, że nie można jej tego teraz wytknąć. Chciałoby się, ale nie można. Potrząsał je tylko głową. Ogólnie całym ciałem. Sukienka lekko zafalowała. Oglądam ją. Po dłuższym zapoznaniu się jest całkiem fajnie.
Na pewno też odkryjesz moce, które posiadasz. Tak, wyciągam rękę, próbując coś zrobić, bo w końcu oglądało się różne bajki dzieciństwa i jest tak, bardzo się skupiam, bardzo, bardzo i tak... Nie, chyba. To też przyjdzie z czasem. A jak możemy wrócić? Chyba nie powinnyśmy się z tym obnosić, prawda? Prawda? Prawda, ale w tym innym wymiarze nikt was nie zobaczy, bo nikt nie będzie miał wstępu. Nazywa się to Kekai. I każda z was ma możliwość przyzwania go. Co przydatne. To jak wrócić? Mam to powiedzieć od tyłu, bo... Tak. Żartujesz, prawda? Śmiecham się tak po prostu przesłodko. Żartujesz. Nie. Masz szczęście, że ja nie mam lizaka. Próbuję to powiedzieć od tyłu. Powiedzieć od tyłu cukierkowa przemiana. Ja dobrze rozumiem, tak? Tak. Zbieram się w sobie, kalecząc język. Ponieważ Eri nie ma akurat, czy nie mam pod ręką, mogłabym to zapisać, to... Masz plecak szkolny przecież, czy tam torbę, co nosisz. No tak. A ona nie zniknęła? Razem z przemianą? To zależy, czy ją trzymałaś w ręku, czy upuściłaś. Właśnie. Miałam ją w ręku, bo chciałam zdzielić kota. Także... Pamiętam, że zamierzałam się, żeby kota zdzielić, jak poleci w moją stronę. Dobra, nieważne. No to nie ma torby. No dobra, no to... Mam to powiedzieć, tak? No słucham. A najmep... Awokryjej... I pach! Rzeczywiście, przemiana odwróciła się. W mniej spektakularny sposób. Ale tak, rzeczywiście to zadziałało. Obmacuję więc całe ciało. Tak, zmieniło się z powrotem na twoje standardowe, normalne. Ktokolwiek to wymyślił, ma bardzo wyszukane poczucie humoru. To są reguły waszego świata. Nasz świat ma całkiem dobre poczucie humoru. Specyficzne. A ty, Sakura, jak się czujesz? Raczej okej. Chociaż to... Tak, raczej okej się czuję. Wydawało się, że byłaś w jakiś sposób ranna, więc czy już wszystko wróciło do normy? Słyszysz troskę w głosie zdecydowanie. No tak Sakura zerka na swój brzuch i tak widzi tak lekkie zadrapanie. Trzema pazurami pewnie tak przeciągnięte. To, ale tak mówi do Eri też, żeby jej nie martwić. Nie, nic mi nie jest, tylko lekkie draśnięcie. Ja myślę, że to jest spoko zakończenie sceny animu, prawda? I każda z was prędzej czy później wróciła do swoich domów, do swoich pokojów. Nastaje wieczór, szykujecie się do snu. Teraz zrobimy sobie rundkę, co każda z was myśli. Ewiko! Chyba łatwo się domyśleć, jakie myśli, że tak powiem, biegają po głowie. Cały czas niedowierzanie, strach, nadzieja, że jak zasnę i się obudzę, to się obudzę naprawdę i to wszystko będzie tylko złym snem. Momomia? Myślę, że ja głównie martwię się o to, jak Ewiko to przyjęła i że rzeczywiście może dla niej wyniknąć z tego coś niepokojącego. Eri? Mieszanka ekscytacji, niepewności, trochę strachu. To tak jak po pierwszej jeździe na rowerze, w której się przewróciło. Kolana bolą, ale jednak kiedy się jechało, to było to dość ekscytujące. Jest to coś nowego, ciekawego. Kilka razy próbowałam to powiedzieć, ale wahałam się i przerywałam w połowie, stwierdzając, że Nie, może jednak lepiej nie. Gdzieś trochę niepokój związany z tym bardzo nieprzyjemnym uczuciem. Gdzieś ciągle siedzi ta taka niepewność i że tak jak na wierzchu Eri jest bardzo otwartą osobą, ekstrawertyczną, tak w momencie już kiedy ma przyjść co do czego, to jest jednak ta chwila zwątpienia. Także przed snem na pewno biła się z myślami, czy to na pewno jest do końca fajne.
Próbowała sama sobie uspokoić się, sama sobie wyjaśnić, że tak, to na pewno wyniknie coś z tego fajnego i że Sakura przecież nie chciałaby sprawić nam krzywdy i wyszło trochę niefortunnie, ale ja jej ufam. Może to w jakiś sposób była moja wina, może podeszłam do tego zbyt lekkomyślnie, tak sobie to powiedziałam, nie myśląc, wtedy jeszcze nie traktując nawet tego poważnie. Może to dlatego? Powiedz mi, ktoś z tobą mieszka w tym domu? Tak. Kto? Brat. Moi rodzice. Woła cię matka. No to idę w takim wypadku, wyrwana z myśli. Nie każę jej czekać. Mam dobre wieści, to już jutro przyjadą twoje nowe koleżanki. Wszystko dobrze? Coś się stało, że to się tak wszystko przedłuża? Jakieś problemy z pogodą, ale już jest wszystko w porządku i jutro po szkole powinny przybyć do nas zarówno Matylda, jak i Kamilla. Więc pójdę sprawdzić, czy wszystko w pokoju jest gotowe na ich przybycie. Oczywiście. Super, że zawsze można na ciebie liczyć. Uśmiecham się. To takie miłe. No idę do pokoju. Coś lekko nucąc pod nosem. Patrzę, czy jest świeża pościel, czy przypadkiem trzeba zetrzeć kurze, bo jak to miało być kilka dni temu, to w takim pokoju, że no, musi być idealnie, wszystko musi być idealnie tutaj. Przecieram te małe okruszki kurzu, gdzieś tam zbierające się przy biurkach, no bo wiadomo, jeżeli to pokój, no tutaj mają być na wymianie, no to każda musi być tutaj biurko, żeby lekcje robić. A Sakura? Myśli Sakury głównie też trochę krążą koło tej kotopielęgniarki, gdzie ona zniknęła i dlaczego to robiła. Ma też jednak wyrzuty sumienia ją gryzą. Ciężko jej zasnąć, bo jednak zrobiła coś, co nie jest jakby typowo w jej stylu, typu, że podać coś komuś bez zapytania się tego kogoś, czy coś takiego chce. Trochę się martwi o Eviko i ma nadzieję, że jednak po prostu jakaś, nie wiem, niestrawność żołądkowa czy... Wiesz co? Przez twoją głowę przelatują coraz bardziej niepokojące myśli. W sumie zaczynasz się zastanawiać, jaka jest różnica między tobą w tym momencie, a kimś, którzy to dosypuje jakieś dziwne pigułki kobietom do drinków. Męczysz się więc całą noc. Na pewno obudzisz się z podkrążonymi oczami. Niewyspana. Przemęczona. Przede wszystkim psychicznie. Wyrzuty sumienia spotęgowały się bardzo i nie miałaś pojęcia, że to tak na ciebie zadziała. Nie sądziłaś, że może za bardzo zaufałaś tej istocie? Może nie powinnaś była jej ufać? Albo stosować jednak zasadę ograniczonego zaufania, a nie to. To był impuls. To ci powiedziało, a ty to zrobiłaś. Tak. Bez żadnego pomyślunku. A jeżeli ktoś by ci kazał zrobić coś innego? Coś dużo gorszego? Przejdziemy teraz sobie do Momomi. Do Momomi, która zaczyna się właśnie coraz bardziej denerwować, bo Eviko jeszcze nigdy się tak nie spóźniła. I wciąż jej nie ma. No, myślę, że Momomi po prostu patrzy na zegarek w telefonie, coraz bardziej zaniepokojona. Rozgryzam lizaka, którego mam w ustach i wyciągam kolejnego z plecaka, bo z jakiegoś powodu poszłam dzisiaj rano do sklepu i mam całą torbę lizaków, bo strasznie mam na nie ochotę. Chyba zaczynam iść po prostu w kierunku jej domu, żeby spotkać ją gdzieś, najwyżej spotkam ją gdzieś po drodze. Myślę nawet, że powoli tak truchtam takim biegiem, nie szybko, ale na razie takim joggingowym. Mhm. Jak wygląda twój dom, Eviko? Mała, drewniana chatka, bardziej wygląda jak stary domek letniskowy, aniżeli jak dom, w którym ludzie
gdzie mieszkają. Typowy wiejski, ale mocno zaniedbany. No, widzisz to przed sobą, Momomia. Bo nigdzie wcześniej nie widziała się Wiko. Mhm. Zastanawiam się, czy Momomia już tutaj była. Myślę, że tak. Chociażby przynosząc jakieś zeszyty albo książki. Ja, jeżeli Ewiko z powodu choroby albo z powodu, w cudzysłowie, choroby nie była na zajęciach. Więc myślę, że pukam po prostu. Ktoś może być u ciebie w domu w tym momencie, Ewiko? Raczej wątpię. Rodzice bardzo rzadko są w domu. Odpowiada ci cisza. Okej. To już zaczynam się niepokoić. Pokój Ewiko jest na piętrze czy na parterze? To jest jednopiętrowy domek. Jednopiętrowy. Próbuję zajrzeć przez okno. Zaglądasz, przechodzisz więc tą chatkę, zaglądając przez te kilka okien na krzyż, które się tutaj znajduje. Nie widzisz nikogo w domu. Może poszła po prostu do szkoły. Ale to wtedy raczej bym ją spotkała po drodze. Może nie miała ochoty żadnej z was widzieć? Ale trochę nie ma innej drogi. Znaczy tak, w sensie chodzi mi o to, że nie zabrała cię po drodze. Poszła sama. Aha, że wyszła wcześniej. Że wyszła wcześniej i po prostu przeszła obok. No, to myślę, że tutaj już muszę się spiąć trochę, żeby dobiec do szkoły na czas. Więc będzie lekki poranny trening. Ale to jest pierwsza rzecz, którą teraz będę chciała sprawdzić, więc czy będzie na zajęciach. Mhm. Eri, Sakura, wy już też docieracie do szkoły. Udaje wam się zdążyć jeszcze przed zajęciami, ale Eri, Sakura wygląda jak zombie. Wszystko dobrze, Sakura? I źle spałam. Ciężka noc. To się czasem zdarza, rozumiem. Rozumiem. Dużo się wczoraj działo. Ja nie mam ci nic za złe. Jestem pewna, że one też nie, to kiedy na spokojnie to wszystko przemyślą. Tak, ale dzwoni dzwonek. Ani jednej, ani drugiej wciąż nie ma. Wy siedzicie jakoś obok siebie, żeby móc sobie przesyłać jakieś karteczki? Czy raczej w różnych miejscach? Raczej w sumie jako besties, raczej gdzieś koło siebie, albo po prostu ławka przed tył na przykład, albo bok. Lekcje oddaje się raczej lekcjom, gdyż wypadałoby zachowywać się odpowiednio, no i nie opuszczać się ze stopniami, także ten szkolny dryk trochę mnie wciąga, odciągając moje myśli od tych wszystkich dziwnych rzeczy i wyciągając do tego przyziemnego, codziennego poziomu. Mhm. Sakura? Sakura próbuje się skupić na tym, co mu mówi nauczyciel bądź nauczycielka. Jednak ciągle jej myśli gdzieś odpływają do tych wszystkich myśli z wieczora i ciągle gdzieś jest rozkojarzona. Mhm. Momomia, dobiegasz. Nie wiem, czy uspokajasz się przed wejściem do klasy, czy wbijasz zdyszana? Nie, otwieram zdyszana. I Ewiko nie ma. Ewiko nie ma, ale wszyscy odwracają głowę w twoją stronę. Okej. Okay. Podchodzę, biorę Sakurę i wychodzę. I ciągnę ją na dach. Nie. Sensei tutaj zwraca uwagę na to, co się dzieje jak najbardziej. Aha. Co to za wychodzenie w środku lekcji? Proszę usiąść, będzie przerwa. Albo w ogóle wyjdź i poczekaj na korytarzu, jak masz zamiar przeszkadzać. Nie dość, że spóźniona, to jeszcze zaburza rytm moich zajęć. Tak, bo Momomia chwilę myśli, próbuje zebrać oddech. To są jakieś kłopoty z tą wymianą i wymyśla jakieś, podaje nauczyciela. Myślę, że strzela, więc może jej się nie udać. Kazał mi przyprowadzić Sakurę, bo podobno coś z tymi dziewczynami z Włoch. Ale to do Ericiel miały przyjechać. A ja nie wiem, ja tylko przyprowadzam, kogo mi kazano.
Po prostu siadaj. I nie wymyślaj. Dobra, myślę, że siadam. No ale przez całą lekcję nie mogę się skoncentrować na pewno. Fiko! No to tak, noc dla Eviko nie była zbyt lekka, ale obudziła się pełna nadziei, że to wszystko był tylko zły sen. Ale kiedy szykowała się do szkoły, zauważyła drobne plamki na mundurku i zaczęły do niej wracać wspomnienia. Zaczęła łączyć fakty. Zrozumiała, że to, co się działo wczoraj, chyba nie było tylko złym snem. Tylko to musiały być jakieś naprawdę niedobre halucynacje. Coś naprawdę złego się musiało zdarzyć, więc stwierdziła, że pośpieszy się, wyjdzie trochę wcześniej i że tak powiem, biegiem spróbuje zahaczyć o szpital. I że tak powiem, stojąc przed makiem szpitala, szybko, że tak powiem, łapie oddech, uspokaja się, wchodzi, podchodzi do recepcji, kłania się grzecznie. Dzień dobry, mam poważny problem, zdaje się, że zostałam otruta, mam halucynacje, rozstrój żołądka, nie wiem, co się dzieje. Często kręci mi się w głowie. Nie wiem, gdzie się z tym udać. Potrzebuję pomocy. Ależ jak najbardziej. Od kiedy ma pani objawy? Od wczorajszego popołudnia. I to dlaczego dopiero teraz się pani zgłasza? Szybko na oddział toksykologii. Więc tak. Z racji tego, że kręci się w głowie według objawów i tak dalej, personel medyczny podjeżdża z wózkiem, żeby cię zawieźć. Pobierają ci krew. Usadzają cię na łóżku. I jedyne, co możesz teraz, to czekać. Lekcja mija. Od Eviko wciąż nie ma żadnego kontaktu. Nastaje przerwa. Podchodzę do Sakury i Eri i mówię tylko na dach, teraz. Dobrze. Dobrze, dobrze. Dochodzicie więc na dach. Scena jest wasza. Eviko nie było w domu, nie ma jej w szkole, a po tym, co się wczoraj stało, coś mogło jej się stać. Tak, właśnie, też zauważyliśmy trochę, też się martwię, ale... Gdzie jest w ogóle ta latająca kula cukru? Ona raczej się pojawia wtedy, kiedy jej się chce, a nie kiedy... To niech się jej zachce. Kiedy jej nie ma, to znaczy, że nie ma żadnego niebezpieczeństwa, tak? Nie powiedziałabym, tak? Nie wydaje mi się, żeby była na tyle kompetentna. Widać, że uprzedzenia Momomi względem tej kulki się po prostu poszerzyły po zniknięciu Eviko. Z tego tylko bycia złą na strój prawdopodobnie całą frustrację teraz po prostu przekłada na, w twojej głowie na tą latającą istotę. W sumie wczoraj to Eviko też mówiła, że będzie sprzątała świątynię i to jej ma pomóc. Ale jak sprząta świątynię, to odbiera telefon. A może spróbować jeszcze raz do niej zadzwonić? Próbuję, ale wiem, że nie odbierze. Próbuj! Eviko, czy odbierasz? Myślę, że mam wyciszony telefon, żeby nie przeszkadzać innym na sali. Mhm, okej. Okay. No, myślę też, że Momomia już z 15 razy próbowała, jak nie więcej, więc... I za każdym razem sygnał za sygnałem, aż odpala się poczta głosowa. Kojarzysz może kogoś, kto też zna Eviko, albo ktoś mógł ją widzieć? Może jej rodzice, ale nikogo nie ma w domu. Kim są jej rodzice? Wiesz? Nie wiem, czy Momomia wie, kim są rodzice Eviko. Może nie wiedzieć. To chyba jest pytanie do Eviko. Możesz wiedzieć, że za ojcem nie przypadam, jest typowym imprezowiczem, chodzi grać w pacinko i inne hazardowe gierki, a matka stara się spiąć koniec z końcem, pracując na dwie zmiany, więc ciężko ją złapać. Bardzo zajętymi ludźmi, bardzo trudno jest ich zastać w domu. Nie ma żadnej szansy, że z jakiegoś powodu... Nie, to bez sensu. Dobrze, przejdźmy zatem do szpitala. Bardzo szybko pobrali ci krew. I w końcu udało im się przygotować wszystkie niezbędne materiały na pukanie żołądka. Poddajesz się procedurze? Myślę, że tak,
ale zanim to coś mnie tak tchnęło, że pewnie Momomija się martwi, to może wypadałoby chociaż SMS-a wysłać czy coś? Bo nie wiem, ile to trwa, nie wiem, jak to działa. I postaram się na szybko napisać SMS-a w stylu: nie martw się, przeproś nauczycieli, jestem u lekarza. Unikam słowa szpital, żeby nie brzmiało to zbyt poważnie. Mhm. A dzyń, dzyń. Dostajesz właśnie wiadomość Momomija od Wiko. Nie martw się, jestem u lekarza. Czytam na głos. Się wyjaśniło. Może z powodu tych wszystkich wczorajszych emocji przeżyć poczuła się gorzej. Ciężko w sumie się jej dziwić. W lesie, gdzie... No, może po szkole ją odwiedzimy. Ale ogólnie na wspomnienie lekarza to jednak Sakura tak trochę pobladła. Tak, widzicie, że coś się zmieniło w Sakurze w tym momencie. Tak. Czy to powieka drgnęła inaczej, czy to właśnie nagle to coraz bledszy wyraz twarzy? Myślę, że bardziej Eri, bo ja mogę jeszcze nie znać na tyle Sakury, żeby zwracać na takie detale uwagi. To Eri to widzisz. To na pewno nie jest nic poważnego. Miała wczoraj naprawdę duże emocji. Ucznie uznała, że potrzebna jest jej pomoc. Odwiedzimy ją po szkole. Co wy na to? No, dobra, zobaczymy. Widzicie, że Momomija wyciąga chyba już trzeciego lizaka i zaczyna go jeść, odkąd zaczęliśmy tę rozmowę. Przeskoczmy więc z powrotem do szpitala, w którym to dla oczu Ewiko pojawia się Watacian. Ewiko stara się na siłę zamknąć oczy i wmawia sobie, że wcale tego nie widzi. Co tutaj robisz? Szybko uciekaj stąd! Zaczynam dusić coś pod nosem, żeby nie słyszeć? To są nasi wrogowie! Oni chcą zniszczyć świat! A ty przyszłaś tu z własnej woli! Myślę, że jedynym gestem znieważenia, jaki Ewiko z siebie wyda, będzie pokazanie języka i pokazanie, jak bardzo się na niej nie skupiam i jak bardzo jej nie ufam i nie wierzę. Dobrze. Watacian, widząc, że nic u ciebie nie wskóra, znika sobie. A przed tobą... Ja nie wiem, jak wygląda ten proceder medyczny, ale wyobrażam sobie, że to jest jakaś rurka z lejkiem i wlewaniem wody bezpośrednio do żołądka, prawda? Pamiętajmy, że jesteśmy trochę w przeszłości, więc powiedzmy, że wpychają mi rurę, puszczają wodę i wysysają drugą rurą. Wiko, nie jest to przyjemne uczucie, jak ci wpychają coś do gardła, ani tym bardziej przyjemne nie są zacienione twarze tych medyków. Zaczynają wyglądać inaczej. Przestają być po prostu specjalistami w maskach. A rzeczywiście masz wrażenie, że teraz jest to coś dużo bardziej zbliżone do halucynacji. Wygląda to trochę tak, jakby zamiast kształtów były to cienie. To na pewno tylko halucynacje, to na pewno mi się zdaje, zaraz mnie wyleczą, wszystko będzie dobrze, wszystko wróci do normy. Słuchaliście Magical Candy Girls na kanale Ryzyka Narracyjnego. Udział wzięli Jarasz, Korzem, Krzysztof oraz Sakumiak. Osobą mistrzującą grę były Nasty. Serdecznie dziękujemy osobom przynależącym do ryzykownego zakonu narracyjnego. Bakriemu, Marcinowi Zarodowi, Pawłowi Kościelnemu, Natalii Neli, Krzysztofowi Krzysztofowi Kurzawie, Kamilowi Orzechowi, Dżum Dżum. Zapraszamy do lajkowania, komentowania i udostępniania, a także do odwiedzenia naszego przebudowanego Patronite'a. Dzięki za wszelkie wsparcie i do usłyszenia!